Siemanko widzowie, aktualnie siedzę w Audi A3 z 2015 roku i ostatnio moja mama właśnie pod jednym z marketów ustała, bo poszła na zakupy i wróciła i patrzy, że ktoś jej przetarł prawy zderzak i przy tym, nie dość, że obtarł jej właśnie prawy zderzak, to jeszcze zrobił to, uderzył troszeczkę w lampę, gdzie ta lampa jest teraz ruchoma, jak się ją lekko dotknie palcem, to ona jest ruchoma i obok jeszcze lampy też jest mała rysa od tego drugiego samochodu. Oczywiście sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, na całe szczęście były kamery, tak wiadomo, przy markecie były kamery i mama szybko zadzwoniła po policję, policja przyjechała, zobaczyła na filmie rejestrację tego samochodu i razem z mamą policja się udała do tego przestępcy, do tego gościa, który zwiał z miejsca zdarzenia, nie zostawiając po sobie nic oprócz tych właśnie śladów na tej audycji. I teraz jest sprawa następująca. Ubezpieczalnia wyceniła szkodę na najpierw na 800 zł i moja mama była wkurzona i powiedziała, że nie, że 800 to za mało i że mają jeść i że mają poprawić tę cenę na jej korzyść, żeby po prostu, żeby dostała więcej pieniędzy. I uwaga, uwaga, ubezpieczalnia z tych 800 powiększyła do 1000 zł, żebyśmy dostali za to, co się stało. Ale moja mama się nie zgodziła i powiedziała, że odda samochód do majstra i majster teraz w poniedziałek będzie to uszkodzenie robił i tak, wymieni właśnie lampę na nowiutką. Lampa będzie nowa, tak. Lampa będzie nowa. Oczywiście polakeruje ten zderzak i tam ten kawał i tam będzie musiał jeszcze lakerować ten element koło lampy, gdzie jest mała rysa. I powiedzcie mi, jakim cudem ubezpieczalnia nie chciała się zgodzić, żeby dać mojej mamie więcej pieniędzy do ręki, niż skoro ona odda ten samochód do tego majstra i sama lampa kosztuje nowa 1500 zł. 1500 zł kosztuje sama nowa lampa do tego Audi, bo ta lampa będzie nowa. Plus robocizna za pomalowanie, plus robocizna za to wszystko, plus malowanie zderzaka. No to co wyjdzie, to zobaczcie, ile to wyjdzie pieniędzy. To dlaczego? Napiszcie mi w komentarzu. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem. Ale napiszcie mi też w komentarzu, czemu ubezpieczalnia tak postąpiła, a nie inaczej. No bo to chyba nie jest dla nich opłacalne. Skoro tylko oferowali 1000 zł do ręki, a tu takie coś, sama lampa 1500 zł kosztuje. Napiszcie mi w komentarzu, o co tutaj chodzi.